bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, platformy będącej oficjalnym brokerem giełdy Binance i platformy, która dzięki współpracy z firmą Exeria umożliwia nam handel na rynku kryptowalut także przy pomocy automatycznych botów. My bez zbędnego gadania zerkimy sobie oczywiście na wykresy i standardowo jak zwykle rozpoczynamy od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena w dalszym ciągu utrzymuje się w przedziale pomiędzy technicznym wsparciem w wysokości 29 500 dolarów, a oporem w rejonie 31 500 dolarów. Jest to oczywiście klasyczna konsolidacja, którą obserwujemy już od drugiej połowy czerwca, więc jeszcze kilka dni i będziemy mieli równy miesiąc, odkąd notowania Bitcoina utrzymują się wewnątrz tego stałego, horyzontalnego zakresu. Z czysto technicznego punktu widzenia jest to oczywiście informacja pozytywna, bowiem konsolidacje traktowane czy uznawane są za układy korekcyjne, co oznacza, że statystycznie, a więc częściej niż rzadziej, rynek wybija z tego typu formacji w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, więc biorąc pod uwagę wcześniejszy rynek wzrostowy i to napawa optymizmem na wybicie górowe. Niestety nie istnieje absolutnie żadna reguła określająca moment takiego wybicia, czyli z jednej strony moglibyśmy oczekiwać, że Bitcoin wybije z tej konsolidacji dzisiaj, a z drugiej strony może utrzymywać się tam jeszcze przez kolejny miesiąc. Oczywiście nie zakładam, żeby ta konsolidacja miała być przeciągana przez kolejny miesiąc, ale uważam, że są podstawy do twierdzenia, czy by sądzić, że w tym tygodniu możemy jeszcze w tym układzie się utrzymywać i wybicie być może nadejdzie dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Bowiem jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę czynniki, które determinują większą zmienność na rynku kryptowalut, to oczywiście jednym z najważniejszych takich bardzo wyraźnych katalizatorów większego, w tym przypadku rajdu wzrostowego, była informacja o wygranej Ripple z SEC-iem, czyli spółki odpowiedzialnej za token XRP, z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, która zarzucała, że XRP jest papierem wartościowym. Amerykański sąd po ponad 30 miesiącach uznał, że nie, że XRP nie jest papierem wartościowym, jeżeli podlega obrotowi detalicznemu na giełdach kryptowalut i to oczywiście przełożyło się na dość wyraźny wzrost XRP, o czym mówiliśmy sobie chociażby w miniony piątek, ale też wiele projektów kryptowalutowych bardzo ładnie na fali tego optymizmu zyskiwało, natomiast wzrosty były raczej chwilowe i widzimy, że o ile zwyżka była obserwowana w czwartek, w przypadku Bitcoina było to ponad 3,5%, to już w piątek te wzrosty w przypadku Bitcoina w całości, nawet z małą nawiązką, zostały zanegowane. Na wielu projektach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na przestrzeni tych ostatnich kilku dni rynek spadał. Są niektóre projekty, na których te spadki są mniejsze niż czwartkowe wzrosty, ale na wielu projektach rynek jest niżej niż był jeszcze w czwartek o poranku. Czyli widać, że optymizm na rynku się pojawił, ale jest to optymizm dość chwilowy. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to perspektywy krótkoterminowe są takie, że przed nami względnie spokojny tydzień, przynajmniej jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny i o to, co będzie się działo w perspektywie najbliższych kilku dni, to dziać zbyt wiele się nie będzie. Najważniejszym wydarzeniem, na które teraz warto będzie zwracać uwagę, będzie posiedzenie Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli mówiąc wprost Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, ale to zaplanowane jest dopiero na połowę kolejnego tygodnia i wtedy prawdopodobnie Fed dokona ostatniej podwyżki stóp procentowych. To dość istotne posiedzenie, może nie z punktu widzenia samej decyzji, bo tu wycenia się bardzo mocno, że Fed rzeczywiście te stopy w lipcu podniesie, ale jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi tego, jak będzie brzmiał prezes Powell podczas późniejszej konferencji prasowej. Warto bowiem przypomnieć, że podczas swoich niedawnych wypowiedzi zaznaczał on, że Fed może być zmuszona do tego, aby jeszcze przed końcem tego roku podnieść stopy procentowe dwukrotnie. Mimo takich deklaracji rynki finansowe ani przez moment właściwie
takiego scenariusza nie wyceniały. Cały czas tym scenariuszem bazowym był scenariusz zakładający jedną podwyżkę w lipcu. Natomiast od czasu tych wypowiedzi prezesa Powella dość wyraźnie zmieniły się oczekiwania dotyczące terminu pierwszej obniżki stóp procentowych. Bo ile w tamtym czasie rzeczywiście nie wierzono w to, że Fed dokona dwóch podwyżek w tym roku, to zakładano, że pierwsza obniżka będzie miała miejsce dopiero w maju przyszłego roku. Teraz zakłada się, że nastąpi ona w marcu i rosną szanse na to, że być może Fed zdecyduje się na taki ruch już w styczniu. Oczywiście to jest temat bardzo, bardzo płynny i tu nie należy w żaden sposób przywiązywać się do tych projekcji i kotwiczyć swoich oczekiwań inwestycyjnych do właśnie tych oczekiwań związanych z przyszłymi działaniami członków Rezerwy Federalnej, dlatego że ich decyzje w dużej mierze zależne będą od danych gospodarczych, w tym od danych z rynku pracy, które w ostatnim czasie okazały się już nieco gorsze niż oczekiwano. Dalej nie są tragiczne, dalej jest tam daleko do jakiegoś załamania na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, ale widać to pewne spowolnienie, plus oczywiście od danych dotyczących inflacji konsumenckiej, która na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy bardzo wyraźnie spadała, ale prawdopodobnie w najbliższych miesiącach, o ile dalej prawdopodobnie będzie spadać, to będzie robić to już zdecydowanie wolniej. Więc jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, to w mojej ocenie Bitcoin może przez najbliższy tydzień, nawet nieco ponad tydzień, utrzymywać się w tym zakresie pomiędzy wsparciem w wysokości $29,500 a oporem w rejonie $31,500. Później być może decyzja Fedu przyczyni się do jakiegoś większego ruchu, do jakiejś większej zmienności, być może właśnie do wybicia kierunkowego górą, co z kolei napędzałoby dalszy rejon wzrostowy. Jeżeli chodzi o czynniki związane bardziej z rynkiem krypto niż z taką klasyczną polityką monetarną banków centralnych, to oczywiście jednym z najważniejszych tematów w tym momencie, który mógłby napędzić większy rejon wzrostowy na notowaniach czołowej kryptowaluty, byłoby zatwierdzenie przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd jednego bądź przynajmniej kilku wniosków o utworzenie w Stanach Zjednoczonych spotowego funduszu ETF opartego na Bitcoinie. Takich wniosków jest w SEC-u całkiem sporo. Oczywiście najważniejszy, najpoważniejszy to jest ten złożony przez BlackRock, natomiast nie można też lekceważyć kolejnych podmiotów i oczywiście gdyby taki wniosek został zatwierdzony, no to bez wątpienia byłoby to coś, co wpływałoby na rynek kryptowalut pozytywnie, dlatego że stworzenie funduszu ETF, spotowego funduszu ETF umożliwiłoby inwestorom instytucjonalnym inwestowanie bezpośrednio na rynku kryptowalut, a nie w sposób pośredni, jak bardzo często ma to miejsce teraz, bo są sposoby na to, aby inwestować na rynku kryptowalut, tworząc sobie jakąś ekspozycję, oczywiście nie jeden do jeden, ale tak naprawdę jednym z najprostszych rozwiązań, który mi mogą posługiwać się instytucje, jest zakup spółek, które w swoich bilansach mają na przykład Bitcoiny. I tutaj idealnym przykładem będzie MicroStrategy, bo to jest ten największy korporacyjny posiadacz Bitcoinów, więc jeżeli jakieś duzi gracze, duże podmioty chcą inwestować na rynku kryptowalut, no to mogą sobie mniejszą bądź większą ekspozycję właśnie w taki oto sposób robić. Natomiast to nigdy nie będzie odzwierciedlało kursu Bitcoina 1 do 1, a jednak taki fundusz ETF dawałby taką ekspozycję zdecydowanie lepszą, choć prawdopodobnie będziemy musieli chwilę na to poczekać. To, co może być poniekąd pozytywne, czy jakieś pozytywne wnioski mogą płynąć z tej przegranej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ripple, to są takie, że na przestrzeni ostatnich tygodni, czy nawet kilku miesięcy, SEC wypowiedziała taką nieformalną wojnę rynkowi kryptowalut. Pozwy sypały się na lewo i na prawo, skarżane były różne giełdy i tak naprawdę rodziły się obawy o to, czy przypadkiem za chwilę prezes Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nie będzie też pozywał kolejnych projektów, tak jak zrobiono z Ripple. Co prawda proces trwał 30 miesięcy, więc tu myślę, że dużo krócej by nie było, ale mimo wszystko, gdyby takie pozwy zaczęły się sypać na lewo i prawo w odniesieniu do wielu innych projektów, to myślę, że na rynku panowałby spory pesymizm, a teraz pojawiają się takie optymistyczne przemyślenia, że być może skoro raz przegrali, no to teraz już kolejny raz będą bardziej rozważnie podejmować swoje decyzje i już nie będą się tak spieszyć, no bo jednak jest to pewnego rodzaju kompromitacja, która jakby nie było wpływa negatywnie na PR samej instytucji i na jej wiarygodność. Jeżeli oskarżamy podmiot i nie mamy wystarczających dowodów, żeby
żeby te oskarżenia poprzeć i przeforsować w sądzie, no to tak naprawdę wiarygodność nas, czy w tym przypadku SEC-u jako instytucji, która pełni funkcję regulatora rynków finansowych, zaczyna spadać. I teraz myślę, że to może być dość istotne i raczej kolejnych pozwów zbyt szybko nie zobaczymy. Oczywiście te, które zostały złożone, te sprawy będą się toczyć, one prawdopodobnie jakiś finał będą miały, natomiast biorąc pod uwagę, że Ripple versus SEC to była batalia trwająca 30 miesięcy, no to tu też myślę, że jeszcze trochę czasu będzie musiało upłynąć, zanim te wszystkie batalie sądowe, które zostały rozpoczęte poniekąd w tym roku, się zakończą i myślę, że to nie będzie w żaden sposób aż tak bardzo negatywnie wpływało na rynek kryptowalut, jeżeli tylko pojawią się jakieś większe, bardziej pozytywne informacje, a myślę, że te oczywiście pojawić się w najbliższym czasie będą mogły. My idąc dalej, zerknijmy sobie na Ethereum. W tym przypadku mamy interwał dzienny na początku. Zauważymy, że rynek dobił do poziomu $2000, gdzie już w miniony piątek pojawiła się reakcja podażowa. Oczywiście w odróżnieniu do Bitcoina ta reakcja podażowa jest mniejsza niż reakcja podażowa, niż reakcja popytowa obserwowana chociażby w czwartek, więc różnica jest zauważalna. Mamy pewne teraz wyhamowanie przez weekend, ale weekendy charakteryzują się tym na rynku kryptowalut, że są zdecydowanie spokojniejsze niż jakieś kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Jeżeli chodzi o Ether, to ja zwróciłbym też uwagę na to, jak wygląda tu sytuacja techniczna z perspektywy interwału 4-godzinnego, bo zauważymy, że jest to rynek, którego kurs utknął wewnątrz formacji równoległego kanału wzrostowego. Mieliśmy oczywiście odbicie od górnego ograniczenia tego układu, teraz spadek, tu jakieś wyhamowanie z ryzykiem kontynuacji tej tendencji gdzieś w kierunku 1880, mniej więcej $1880, może 2-3 dolary niżej, ale chodzi o tę strefę, o ten poziom, do którego notowania ETH mogłyby w najbliższym czasie dążyć. Gdyby ta bariera została przełamana i rynek wybiłby jednak z tego kanału dołem, no to wówczas kolejne ważniejsze wsparcie ja mam dopiero gdzieś w rejonie $1790. Więc myślę, że krótkoterminowo spadki jak najbardziej mogą być jeszcze tutaj kontynuowane, ale tak jak mówię, to jest kwestia półtorej tygodnia i myślę, że po decyzji monetarnej Fedu no sporo się może na rynku wydarzyć. Nie mówię, że dojdzie do jakiejś diametralnej zmiany, bo żeby doszła zmiana taka wyraźna i rynek faktycznie rzeczywiście bardzo wyraźnie wzrastał, no to musiałaby się zmienić retoryka wypowiedzi prezesa Powella. Być może rzeczywiście tak będzie i będzie miał on zdecydowanie bardziej gołębio niż jastrzębio, ale to czas pokaże. Nie siedzę w jego głowie, nie wiem co tam w trawie piszczy i co będzie chciał powiedzieć, albo w jaki sposób będzie chciał to powiedzieć, bo jedną kwestią jest to, jaki będzie kontekst, w sensie co powie dokładnie i jakie będą wnioski z tych wypowiedzi, a drugą kwestią jest to, w jaki sposób zostanie to powiedziane i w przypadku polityki monetarnej to, w jaki sposób niektóre rzeczy są komunikowane, jest nierzadko ważniejsze niż to, co jest rzeczywiście komunikowane, więc sama forma ma bardzo, bardzo duże znaczenie i nie można jej w żaden sposób lekceważyć. My idąc dalej, zerknijmy oczywiście na notowania tych projektów, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach, więc ja tylko przypomnę, jeżeli chcecie, śmiało, sekcja komentarzy należy do Was, tam wpisujcie nazwy, tickery projektów, które chcecie, żebym przeanalizował w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o to, co było na dziś zaplanowane, mamy Cardano. Cardano, którego kurs odbił od linii technicznego oporu, jest to linia wcześniejszego takiego wzrostu, ona wyznaczała nam dolne ograniczenie równoległego kanału obserwowanego od pierwszej połowy maja do pierwszej połowy czerwca tego roku. Dobiliśmy tam, odbiliśmy się od tego pułapu, bo mieliśmy dość wyraźną reakcję podażową w miniony piątek i notowania Cardano spadały o 8%. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to myślę, że nasza popularna ADA mogłaby powrócić w najbliższym czasie w okolice 30 centów. Nie jest już bardzo daleko, bo to jest poniżej 2 centów względem aktualnego kursu, a poziom jako wsparcie jest dość istotny. Był on bowiem testowany na początku już w listopadzie ubiegłego roku, później był testowany w marcu tego roku i następnie oczywiście czerwiec oraz lipiec tego roku tu już jako opór, więc bardzo fajny punkt 30 centów. Myślę, że Cardano do tego miejsca, do tego poziomu cenowego będzie w najbliższym czasie zmierzać. Idąc dalej, Compound, projekt, którego kurs dobił do poziomu $80. Jest to dość istotny techniczny opór, natomiast nie pokażę Wam go teraz, bo był on ostatnio testowany bodajże w roku 2020 czy 2021, więc nie chcę aż tak daleko scrollować wykresu, ale jeżeli nie wierzycie, odpalcie sobie Compound na interwale dziennym, wyznaczcie sobie $80 i po
prostu przeskrolujcie te 2-3 lata w lewo. W tym przypadku to, co jest wyróżnieniem pewnym na tle szerokiego rynku kryptowalut, to jest to, że o ile mieliśmy rzeczywiście w piątek spadek, no to i zresztą w czwartek mieliśmy spadek, czyli w dniu, w którym większość projektów zyskiwała, tu mieliśmy niewielki spadek, no to weekend już wyglądał całkiem ładnie, bo w sobotę, gdzie był pewien marazm na rynku kryptowalut, Bitcoin nie wykazywał zbyt dużej zmienności, tu były wzrosty o prawie 14,5%. Wczoraj marginalne, ale to wynika z tego, że mieliśmy dość spory knot u góry i stworzyła nam się prospadkowa formacja pin bar. Dziś o poranku mamy spadki o prawie 5% i oczywiście pierwsze wsparcie, takie najbliżej położone wsparcie, to jest granica mniej więcej 71 dolarów. Natomiast gdyby rzeczywiście miała się tu pojawić jakaś poważniejsza korekta spadkowa, to może dojść do sytuacji, gdzie wcale na tym pułapie 71 dolarów się nie zatrzymamy i spadki na notowaniach Compound będą nieco większe. Ciekawym poziomem do niedawna była bariera w okolicy 58 dolarów. Tu była testowana bardzo ładnie jako opór, natomiast w ostatnim czasie wybita w górę, wybita w dół, wybita w górę, więc ja już nie zwracam jakiejś szczególnej uwagi na ten konkretny poziom. Bardzo ciekawy poziom to jest granica 47 dolarów, natomiast tu już musiałaby się naprawdę silna presja podażowa pojawić, żebyśmy do 47 dolarów się wrócili. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Jest to jak najbardziej możliwe, ale zakładam, że ta korekta może być nieco płytsza, przy czym biorę pod uwagę, że możemy się wcale w 71 dolarów nie zamknąć. Możemy spaść niżej. Możemy spaść niżej na przykład w granicę 63-64 dolarów, więc myślę, że trzeba przygotować się na nieco większy spadek niż tylko do poziomu 71 dolarów, gdzie przebiega najbliżej położone wsparcie. Dość mało interesująco na ten moment wygląda sytuacja na notowaniach Filecoina. W tym przypadku rynek utknął w trendzie bocznym pomiędzy wsparciem wysokości 4,10 a oporem wysokości 5 dolarów. Do tego wszystkiego warto zwrócić uwagę, że dolne ograniczenie tego układu dość precyzyjnie pokrywa nam się zmierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego całego ruchu wzrostowego. Rynek na ten moment utrzymuje się powyżej tego wsparcia, odbijał się od niego już. Natomiast myślę, że jeżeli mamy przed sobą względnie spokojny tydzień, to jest to projekt, którego kurs może w dalszym ciągu taką tendencję boczną kontynuować. My to obserwujemy niemal od początku lipca, dokładnie od 3 lipca i myślę, że przez jakiś czas jeszcze taki ruch boczny będzie tutaj kontynuowany, czyli małe wzrosty, małe spadki, małe wzrosty, małe spadki. Natomiast gdyby udało się wybić górą, czyli wyjść ponad granicę 5 dolarów, wtedy moglibyśmy mówić tutaj o potencjalnej formacji odwróconej głowy z ramionami, dla której to byłoby lewe ramię, tu byłaby głowa, tu byłoby prawe ramię. Prawe ramię, 5 dolarów wyznacza nam linię szyi i wybicie powyżej tej granicy mogłoby napędzić nam dalszy rejs wzrostowy, dla którego myślę, że ciekawym zasięgiem byłyby okolice 6 dolarów i 40 centów, dalej 7,40 oraz jakieś 9 dolarów. Natomiast nie oczekiwałbym wybicia konkretnie w tym tygodniu. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowania kryptowaluty Maker, której kurs oczywiście najpierw zaliczył bardzo ładny wzrost i wybił górą z obserwowanego od wielu, wielu miesięcy równoległego kanału spadkowego. Następnie pojawiła się korekta, wskutek której górne ograniczenie tego układu zostało przetestowane od góry, a więc jako wsparcie. I na przestrzeni ostatnich dni pojawiła się reakcja popytowa wskazująca na pewnego rodzaju odbicie. W związku z czym, jeżeli Maker będzie kontynuować rajd wzrostowy, to myślę, że ta zwyżka mogłaby zmierzać w kierunku 1150 kilku dolarów, bo tam przebiega kolejny bardzo ciekawy opór wyznaczony chociażby na podstawie szczytów z końcówki lipca czy początku sierpnia ubiegłego roku oraz z wierzchołków październikowych z ubiegłego roku, więc 1150 kilka dolarów, tam jest kolejny opór, do którego myślę, że Maker może powoli sobie zmierzać. My idąc dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach The Graph. W tym przypadku pewnego rodzaju tendencja boczna. Nie powiem, że jest to idealnie, tak jak w przypadku Filecoina, ale wygląda dość podobnie. Też poniekąd moglibyśmy to nazywać potencjalnym lewym ramieniem. Głowę, to co teraz się rysuje, jest potencjalnym prawym ramieniem prowzrostowej formacji odwróconej głowy z ramionami. Natomiast, żeby ten układ został potwierdzony, żebyśmy mogli mówić o większych wzrostach, konieczne byłoby wybicie powyżej granicy 13,5 centa, czyli 0,1350. Tam jest ciekawy opór
I właściwie dopiero pokonanie tego oporu, czyli wybicie powyżej tej granicy, mogłoby napędzać nam dalszy wzrost degraw w kierunku na przykład 17,5 centa, bo tam mam kolejny opór, czyli zasięg od oporu byłby całkiem spory. Natomiast najpierw musielibyśmy ten opór pokonać, a myślę, że to może nie wydarzyć się w perspektywie najbliższego tygodnia, jeżeli nie wydarzy się na rynku nic jakiegoś szczególnie interesującego. W pewnego rodzaju konsolidacji, może nie tworzącej od razu formacji odwróconej głowy z ramionami, ale w konsolidacji znajduje się też kurs FED, czyli Fetch AI. Projekt utknął w zakresie od 20 do 25 centów już od 21 czerwca, więc jeszcze kilka dni i będziemy mieli pełny miesiąc. Na przestrzeni ostatnich dni widzimy, że rynek utrzymuje się w okolicy górnego ograniczenia tego układu. Pojawiły się oczywiście jakieś na ten moment względnie niewielkie reakcje podażowe, natomiast rynek w dalszym ciągu nie odbija się tego pułapu. Utrzymujemy się bardzo, bardzo blisko tych 25 centów. Gdyby udało się wyjść powyżej tej granicy, no to oczywiście kolejny opór, do którego myślę, że Fetch AI mogłoby zmierzać, to jest bariera 30 centów. No i dalej już mówimy oczywiście o zdecydowanie wyższych poziomach, gdzie granica nawet 45 centów wchodziłaby w grę jako zasięg dla dalszej zwyżki. My, idąc dalej, weźmy na tapę sobie Atom, a więc kryptowalutę Kosmos, której kurs od połowy czerwca mniej więcej notował dość ładny wzrost. Wzrost, który doprowadził do retestu wcześniej pokonanego wsparcia. Teraz jest to opór w wysokości mniej więcej $10.30. Pojawiła nam się tam reakcja podażowa. Później oczywiście pojawiły się jakieś spadki. Widzimy, że rynek zbliża się do linii lokalnej tendencji wzrostowej. Być może jest to wsparcie, które po raz kolejny wyhamuje nam rajd spadkowy, bardzo skromny, ale jednak. I gdyby tylko tu pojawiła się jakaś reakcja popytowa, no to myślę, że Atom mógłby wracać ponownie w kierunku 10.30, natomiast dopiero wyjście powyżej tego oporu napędzałoby nam ewentualnie jakiś dalszy rajd wzrostowy, czy to w kierunku ponad 11, 11.20, czy dalej jakieś 12.60, czy gdzieś jeszcze zdecydowanie wyżej. Dopóki jesteśmy poniżej poziomu $10.30, byłbym dość ostrożny, bo całe momentum całego tego ruchu wzrostowego obserwowanego już od ponad miesiąca jest względnie niewielkie i nie jest to momentum, które na tym etapie pozwala stwierdzić, że jest to początek kolejnego impulsu wzrostowego. Wręcz przeciwnie, niewielkie momentum sygnalizować może, że całe to odbicie finalnie jest formą korekty, po zakończeniu której rynek mógłby powrócić na ścieżkę spadków, a zejście poniżej linii tendencji wzrostowej mogłoby nam napędzić wyprzedaż, czy to w kierunku 8.95, dalej oczywiście 8.20, czyli okolice tych czerwcowych dołków, albo jeszcze niżej, więc najpierw musielibyśmy wybić ponad 10.30, żeby móc mówić o jakimś większym optymizmie. Dopóki jesteśmy poniżej, no to jednak trzeba być tutaj mimo wszystko dość ostrożnym. Idąc dalej, zerknijmy na Zilliqę. W tym przypadku też od połowy czerwca obserwujemy wzrost. Też nie jest on porywająco dynamiczny i też dobiliśmy do technicznego oporu. W tym przypadku nie jest to jednak horyzontalny poziom, a raczej linia lokalnej tendencji spadkowej. Wypada nam ona teraz powyżej granicy 2 centów, 2,2-2,3 centa mniej więcej, to jest ten pułap. Jest on testowany od kilku dni. Gdyby udało się wybić powyżej, najlepiej jeszcze wybić w ogóle ponad szczyty z początku miesiąca, no to jeden z ciekawszych oporów to jest granica mniej więcej 2,5 centa, tak jak teraz jest mój kursor, a ewentualnie wybicie powyżej tego pułapu mogłoby w teorii napędzić nawet rajd w kierunku ostatnich szczytów, tych chociażby z lutego czy z kwietnia tego roku, a więc granica 3,5 centa też wchodziłaby w grę, tylko najpierw musielibyśmy pokonać opór, który od kilku dni jest namiętnie testowany. Plusem jest to, że nie pojawia się jak dotąd żadna ponadprzeciętnie duża reakcja podażowa, więc być może rynek podejmie próbę jakiegoś wyjścia górą. My idąc dalej, na tapet weźmy sobie MANE, a więc Decentraland. W tym przypadku też rynek jest w dość wąskim zakresie pomiędzy wsparciem a oporem. Wsparcie wyznacza nam oczywiście linia tendencji wzrostowej. Opór wyznacza nam w tym przypadku horyzontalna granica w wysokości 44 centów. Jest to też poziom, który pokrywa się ze złotą proporcją, a więc zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, więc strefa dość ciekawa. Niewielkie momentum wzrostowe może stwarzać takie warunki, jakoby była to tylko forma korekty, po zakończeniu której Decentraland wróci na ścieżkę spadków, a zejście poniżej obecnie testowanej linii tendencji wzrostowej mogłoby napędzać dalszy rajd w kierunku 36 centów, bądź dalej nawet 29 centów. I tak naprawdę dopiero wybicie ponad ten obecnie testowany opór, powiedzmy, no bo rynek jest tak blisko wsparcia oporu, że właściwie testujemy jedno i drugie. Wyjście powyżej granicy 44 centów mogłoby nam napędzić jakiś rajd w kierunku 51 centów, bo tam bym wyznaczał kolejny opór po prostu, albo już dalej
zdecydowanie wyżej, nawet w kierunku prawie 70 centów. Natomiast na ten moment ja patrzę na ten rynek raczej neutralnie, z możliwością nawet pogłębienia spadków i dopiero wyjście powyżej tego oporu myślę, że napawałoby jakimś nieco większym optymizmem. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na kolejny projekt, a jest nim AVAX, a więc Avalanche. W tym przypadku rynek nie tylko dobił bowiem do oporu wysokości 13,90, ale wybił powyżej tej granicy. Oczywiście wczoraj pojawiły się spadki, też nie takie całkiem najmniejsze, niespełna 4%, 3,7%, natomiast jeszcze jesteśmy powyżej granicy 13,90 dolarów. Jest to bardzo ważny poziom. Był testowany w przeszłości jako opór, był testowany jako wsparcie, tu znowu jako opór i teraz zakładam, że zostanie przetestowany jako wsparcie. Natomiast gdyby tylko pojawiła nam się tu jakaś reakcja popytowa wskazująca na odbicie od niego, no to oczywiście jednym z ciekawszych oporów, do których notowanie Avalanche mogą zmierzać, jest poziom wyznaczony już w miniony piątek, czyli granica powiedzmy 15,50. To jest strefa, która wcześniej też była testowana. Natomiast gdybyśmy wybili powyżej, no to kolejne opory to jest odpowiednio 18 dolarów i później 21 dolarów i 80 centów, więc potencjalne zasięgi dla dalszej zwyżki byłyby bądź co bądź całkiem spore. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dziś. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie, żebym przeanalizował w przyszłym tygodniu jakieś kolejne konkretne projekty, to dajcie znać, co to mają być za coiny w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. No i cóż, słyszymy się w tym tygodniu jeszcze oczywiście w środę i w piątek i wtedy mówimy sobie kolejne projekty, które zostawiliście w komentarzach, czy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Także wszystkiego dobrego dla Was, dużo słoneczka, dużo ładnej pogody na te wakacje czy urlopy, jeżeli ktoś z Was już odpoczywa. No i do usłyszenia za dwa dni o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!